Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj rozpocznę od fragmentu z pierwszej księgi królewskiej 19 rozdział i wersety od 11 do 13. Rzekł więc do Niego: Wyjdź i stań na górze przed Panem, a oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały szedł przed Panem, lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było pana, a po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary. A wtedy doszedł go głos: Co tu robisz, Eliaszu? Kochani, chciałem się podzielić z wami takim: Przemyśleniem i spostrzeżeniem. Mamy tutaj historię Eliasza, który rozmawiał z Panem Bogiem. Pan Bóg do niego przemówił, ale zanim przemówił, Eliasz oczekiwał, aż coś Pan Bóg do niego powie. W pewnym momencie zobaczył niesamowite rzeczy: potężny wicher, trzęsienie ziemi, ogień, i ja mam takie skojarzenie, no jeżeli. Był wicher, to z całą pewnością było też i głośno. Jeżeli jest trzęsienie ziemi, to też sobie tak to wyobrażam, że było głośno, a na samym końcu czytamy, że zawiał cichutki, delikatny wietrzyk. I w tym cichutkim, delikatnym wietrzyku Eliasz usłyszał głos pana. Kochani, dzisiaj. Kiedy wyjdziemy na zewnątrz, a właściwie nawet nie musimy wychodzić, ja mieszkam w bloku na trzecim piętrze. Jest teraz upalnie i otwieram okno, czy nawet w nocy chciałoby się zostawić okno otwarte. Ale jest niesamowicie głośno na zewnątrz. Głos ulicy, przyjeżdżających samochodów. Oczywiście ta fala dźwiękowa rozchodząca się ku górze jeszcze bardziej na wyższych piętrach potęguje ten, ten hałas. Ale i również kiedy jesteśmy na ulicy, na chodniku, przecież w mieście słyszymy wyraźnie hałas przejeżdżających samochodów, hałas otwieranych Drzwi latających ptaków, gruchających gołębi, rozmawiających oczywiście ludzi, tego hałasu jest odgroma i trochę. Też zauważam bardzo dużo dzisiaj osób, które jak chodzą po ulicy, to mają słuchawki w uszach i czegoś słuchają, czy to podcastów, najczęściej muzyki. Ale jak się wchodzi też do sklepu, zazwyczaj słychać. Muzykę, która gra. Jak pracowałem na halach produkcyjnych, tam zawsze z głośników była muzyka, a przy tej dużej hali no było dość głośno odgłos jeszcze maszyn, i to wszystko tak przytłaczało właściwie. I kiedy człowiek skończył taką pracę, to czuł się jeszcze dodatkowo zmęczony przez ten hałas. Kiedy ludzie jadą na rowerze, słuchają muzyki. Kiedy jadą samochodem, też słuchają radia, ale bardzo często też mają właśnie słuchawki w uszach. Kiedy lecą z samolotem, mają słuchawki w uszach i zawsze coś słuchają. Nieraz chce się coś powiedzieć do, do jakiejś osoby, albo zapytać o godzinę i można mówić, a ona nie reaguje, dopóki się jej nie dotknie, ponieważ nie słyszy, bo ma te słuchawki. Na uszach. Zacząłem się nad tym zastanawiać, dlaczego tak jest, że wszyscy dzisiaj słuchają tej muzyki, mają te słuchawki w uszach. Kiedy tutaj pracowaliśmy przy remoncie kościoła, oczywiście pracownicy, którzy pracowali też zazwyczaj mieli radio włączone, śpiewali sobie, czasami było radośnie, ale było dość głośno i przy tym wszystkim pracowali. Ja osobiście przez wiele lat pracowałem w hałasie. Jeździłem ciężarówką, chłodnią. Ta chłodnia cały czas była włączona. Ona wydaje dość głośny dźwięk, taki rytmiczny. Niektórzy narzekają, że nie mogą usnąć, jeżeli muszą zostać na noc i mają właśnie włączoną lodówkę. Ja akurat, kiedy wsłuchałem się w rytmiczne. Buczenie tej lodówki dość szybko usypiałem, ale mimo wszystko wolę czy wolałem, kiedy ta lodówka nie chodziła, czy też właśnie była cisza. Kiedy moja żona pracowała w przedszkolu, to przychodziła do domu i też chciała mieć odrobinę ciszy, ponieważ dzieci, jak to dzieci, wiadomo, hałasują, krzyczą, jeden drugiego musi przekrzyczeć. Wszędzie hałas. A dodatkowo jeszcze my. To jak już wspomniałem, mamy słuchawki, mamy muzykę. Nawet kiedy idziemy do parku albo widzę osoby, które biegają, albo są na jakimś odludziu, już również mają słuchawki w uszach. Skąd to wszystko się bierze? Kochani, dlaczego my nie lubimy ciszy? Dlaczego my zawsze musimy mieć jakąś muzykę, jakiś hałas? Nawet taki, który nam przeszkadza, to zagłuszamy innym hałasem, inną muzyką. No i naprawdę nad tym się zacząłem zastanawiać. Kiedy tutaj pracowałem sam, no to nie puszczam żadnej muzyki. Jestem sam, i moje myśli mogą być skupione na tym właśnie, co mam zrobić. Bardzo często modlę się i pytam Boga, Boże, co jeszcze mam zrobić? Co jeszcze byś ty chciał, abym ja zrobił? Powiedz mi, jaka jest Twoja wola. I gdy tak pracuję, mogę wsłuchiwać się właściwie w moje myśli i usłyszeć głos Boga. Bo, kochani, właśnie tutaj na podstawie między innymi tego fragmentu możemy dostrzec, że Bóg. Zazwyczaj przemawia właśnie w takiej cichości. To my powinniśmy się wsłuchać w głos Boga i poczekać, aż on do nas przemówi. Ale powinniśmy być skoncentrowani na tym, kiedy Bóg do nas przemówi. Kiedy słuchamy takiej muzyki albo jest hałas na zewnątrz, dość często ciężko nam się jest skoncentrować. Chociaż też i słyszałem takie głosy, że jeżeli właśnie jest cisza, to ktoś się nie może skoncentrować. Takie trochę dziwne i zastanawiające. Zacząłem się nad tym zastanawiać, dlaczego tak jest, że ktoś nie może skoncentrować się w ciszy. Kiedy czytałem też inny fragment z Ewangelii Jana, bodajże z ósmego rozdziału, jest tam taka historia, kiedy przyłapano kobietę na cudzołóstwie, przyprowadzono ją do pana Jezusa, zaczęło to oskarżać, a pan Jezus tam mówi, kto bez grzechu niech pierwszy rzuci kamień. I czytamy, że wszystkich po kolei. Zaczęło sumienie oskarżać i odeszli. No i właśnie tu jest cały ten punkt kulminacyjny. Nasze sumienie. Bóg dał nam sumienie, i to sumienie do nas przemawia. W innym fragmencie znowu możemy przeczytać, że mamy się bez ustanku modlić. No, jak to się modlić bez ustanku, cały czas? No, przecież mamy właśnie jakąś pracę do wykonania, nie możemy się modlić. Ale musimy sobie też uświadomić, czym jest ta modlitwa. Przecież modlitwa to nie jest monolog, kiedy ja tylko i wyłącznie mówię do Pana Boga, ale jest to rozmowa z Panem Bogiem. I w tej, w tej modlitwie również Pan Bóg do nas mówi. On mówi do nas przez Słowo, ale też używa przecież Ducha Świętego, który Przypomina nam pewne wersety, pewne fragmenty ze słowa, ale również daje nam myśli. To oczywiście jak najbardziej powinniśmy sprawdzić, zweryfikować, czy one są zgodne ze słowem Bożym, czy to może są nasze myśli. Ale kiedy jesteśmy tak skoncentrowani, tacy wyciszeni, to z całą pewnością możemy to usłyszeć. I jestem święcie przekonany, że wiele osób właśnie to słyszy. Przede wszystkim słyszy swoje sumienie. Niestety, sumienie, które oskarża ludzi, oskarża człowieka, oskarża mnie. W czym najczęściej mnie oskarża? My doskonale wiemy, co jest dobre, a co jest złe. Bóg wpisał przecież pewne rzeczy w nasze serca i mamy to wyuczone, co jest dobre, a co złe. I z całą pewnością jest wiele rzeczy, które popełniliśmy, które zrobiliśmy, uczyniliśmy, a były złe. I my o tym wiemy. I tutaj oskarża nas sumienie. Sumienie tak głośno krzyczy, tak nas oskarża, żebyśmy się przyznali do błędu, a w tym wszystkim, abyśmy pojednali się z Bogiem. Co niejednokrotnie oznacza to, że to, co popełniliśmy, może czasami, a nawet bardzo często przyjemne, znaczy się, że musimy odrzucić, że staramy się zagłuszyć to sumienie. Dlatego tak wiele osób ma te słuchawki na uszach, po to, aby słuchać jakiejś muzyki, aby skoncentrować się na tej piosence, na tekście, aby sobie podśpiewywać, a nie słuchać tego, co sumienie nasze mówi. Tak samo jak pracujemy, wolimy właśnie, nawet nie tyle koncentrować się na pracy, albo podzielić tą uwagę na część pracy, ale nie dopuszczać naszych myśli do głosu, a wolimy właśnie słyszeć jakąś muzykę, kiedy Nieraz czytam Pismo Święte albo siedzę w ciszy. Wiele osób do mnie podchodzi i zaczyna coś mówić. Nie mogą zrozumieć, że na przykład czytam albo chcę po prostu posiedzieć w ciszy. Jest to dla nich niewyobrażalne i zaczynają gadać i rozmawiać, i buzia im się po prostu nie, nie zamyka. To znowu pokazuje, że to sumienie naprawdę działa. No musi działać w końcu, jest od samego Pana Boga i zaczyna nas oskarżać. Ale kochani, Bóg do nas mówi. Mówi właśnie najczęściej, kiedy jesteśmy w ciszy, kiedy jesteśmy skoncentrowani właśnie i chce do nas przemawiać. Mówi do nas przez Słowo, mówi przez innych ludzi, ale kochani, nie zagłuszajmy tego, co Bóg do nas mówi. Jeżeli jesteś taką osobą, która musi tylko i wyłącznie non-stop słuchać, nie może wytrzymać w ciszy. To no możesz walczyć, możesz walczyć oczywiście z tymi, zagłuszać to sumienie, ale w pewnym momencie nie będzie się dało tego zagłuszyć. Ale też i w pewnym momencie nastąpi koniec. Jeżeli nastąpi ten koniec, to nic nam już więcej nie pomoże. Po to mamy to sumienie, i tutaj Bóg okazuje wielką miłość do człowieka. Bo chce, aby każdy przyszedł do upamiętania, aby wyznał swoje grzechy i pojednał się z Bogiem. Bóg nie chce, abyśmy szli na zatracenie, dlatego ma swoje narzędzia i chce przemawiać też do nas. Nie tylko w kościele, przez kazanie, ale przez właśnie takie bycie z Nim sam na sam. A przecież każdy z nas. Ma taką chwilę, kiedy jest sam, kiedy może właśnie w ciszy posiedzieć. Bóg też chce do nas dotrzeć i próbuje. Oczywiście On nie robi tego na siłę i nikogo tutaj nie będzie zmuszał, aczkolwiek ma swoje też i sposoby. Kochani, chciałbym zaproponować, abyśmy wyciszyli się. Jeżeli ktoś non-stop schodzi z tymi słuchawkami na uszach, może aby tak zrobić taki, taki test, taką próbę, zostawić to wszystko na tydzień, odstawić muzykę, odstawić te słuchawki, a jednak skoncentrować się i posiedzieć trochę w ciszy. Może posłuchać właśnie delikatnego wiaterku, może śpiewu ptaków, może zastanowić się nad tym wszystkim. Ja wiem, że to sumienie nas oskarża, ale Bóg w swojej miłości, jeszcze dzisiaj, kiedy daje ten czas łaski i okazuje nam łaskę, czeka na to, abyśmy wyznali swoje grzechy. Pan Jezus przyszedł na świat nie po to, aby potępić człowieka, ale aby go zbawić. Oczywiście przyjdzie jeszcze raz. Wtedy będzie rzeczywiście potępiał, będzie osądzał. Ale na szczęście mamy jeszcze ten czas. Więc Bóg nie chce potępić, ale chce zbawić. Więc, drogi słuchaczu, jeżeli Twoje myśli, Twoje sumienie Cię oskarża, to Bóg czeka, aż przeprosisz w modlitwie, aż będziesz pokutował, nawrócisz się, zmienisz swój sposób myślenia, przeprosisz Boga w modlitwie. I uwierzysz, że Jezus Chrystus jest jedyną odpowiedzią i jedynym ratunkiem dla Ciebie, ponieważ On zapłacił za wszystkie grzechy, które Ty popełniłeś, a które wyznasz i za które żałujesz. Których więcej nie będziesz oczywiście popełniał. W Jego zmartwychwstaniu, bo Jezus Chrystus zmartwychwstał. Umarł, ale zmartwychwstał, czyli pokonał śmierć, pokonał te wszystkie oskarżenia szatańskie. Należy. To wyznać, należy w to uwierzyć sercem. A zobaczycie nagle, jak nie będziecie musieli słuchać tej muzyki, a jak cudowna stanie się cisza i przebywanie i rozkoszowanie się tym, że mogę właśnie myśleć o Bogu, mogę z Nim rozmawiać, mogę rozmyślać o Nim, mogę czytać Jego słowo i się tym delektować. I zobaczycie, jak ten hałas nie będzie potrzebny. Bo tak, dzisiaj sobie tworzymy ten hałas po to, aby nas wspomagał w zagłuszaniu naszego sumienia. Na szczęście Bóg okazuje łaskę. Jeszcze okazuje. Dzisiaj okazuje. Więc, drogi słuchaczu, skorzystaj z tej okazji. Nie hałasujmy, ale wyciszmy się, aby usłyszeć głos Boga. Pozdrawiam serdecznie. błogosławia, życzę dobrej nocy. Jeśli się podobało, to udostępnij dalej, daj kciuka w górę, napisz komentarz albo podziel się skąd jesteś. W ten sposób i ty, drogi słuchaczu, przyczynisz się do szerzenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.